Nie wiem, czy się będzie przerywał. Coś się... Coś tutaj mam z słuchawkami. To znowu była niechlubna walka. Ale no, ten Lawrence jest tutaj postrzegany jako trudniejszy nawet od tego sieroty. Sieroty Kos. Podchodziłem do niego tam no, wiele razy, 20, może tak. Kluczem było to, że zgłębiłem trochę wiedzę na jego temat. A mianowicie. Tam na dole można przywołać tego Waltara, mając tą runę. Runę maksymalne punkty zdrowia, współpracy plus 2%. To się dostaje tam gdzieś, jak się przystąpi do jakiegoś... Jak się przystąpi do jakiegoś tego... przymierza. I to było jeden jakby pomysł na to. Drugi pomysł to taki, żeby przywołać tu jakiegoś gracza i udało się, bo miałem tu wielu graczy przywoływanych za każdym. Różnie to bywało, bo tutaj też na jednym filmiku tam poszedłem i prawie... Znaczy doszedłem do momentu, kiedy on już tam krążył. Tutaj w pierwszej walce... Znaczy krążył, kiedy on chodził bez nóg i tam strzelał tą lawą. Tu w pierwszej walce z tym Silverem, czy jakąś Slingerem, też prawie już go mieliśmy. Ten Slinger był po prostu dobry. Wiedział, jak go bić. Pewnie nie raz tutaj się już z nim bił. Z tego, co czytałem, niektórzy się po 50 razy z nim bili. Z tym bossem. Ale ja po prostu niepotrzebnie chciałem mu pomóc. I podszedłem. No i to było zresztą widać. I padłem. I trzeba było zaczynać od nowa. Potem w drugiej walce znowu ten Slinger nie zwątpił. Tylko dalej walczył. I... On nie wiem, chyba nie wie, że jakby udało się, że skończyliśmy. Przed samą walką zginął, dobrze mu szło, ale chyba tam w którymś momencie trochę zlekceważył przeciwnika, bo zrobił taki gest unoszący ręce do góry. Mówię, znowu moje postępowanie nie było jakby... Tylko bałem się, że jak podejdę, nie było fair, no bo stałem z daleka, kupiłem sobie te papiery pioruna. Zdobyłem tam parę poziomów, żeby mieć ten tajemny na 16 poziomie i móc używać oko, które zdobyłem, a wcześniej go nie miałem, czyli oko czarnego nieba, które strzela w ten sposób, ale niestety mój strzał, jako że to tajemny jest na 16 poziomie, to jest tylko 94 zabiera zdrowia, zabierało. No i wziąłem sobie armatę i pomyślałem, że w razie czego kosztem zdrowia, aczkolwiek nie wiem czemu teraz. Aha, bo to do góry, okej. W ten sposób dodam sobie po prostu, żebym mógł z niej strzelić. I tam zabrałam, w jakimś momencie chyba nawet strzeliłem, zabrałem 400. To też mało w sumie, jak na takiego wielkiego stwora. Kupiłem właśnie te papiery pioruna, zdobywając na świniach, co kiedyś pokazywałem, że tam można fajnie zdobyć szybko poziom. Żeby tym piorunem tam, nie wiem, w całej tej walce, ile ja tam uderzyłem, 3 razy. No i z tego, co wyczytałem, to przywołanie chyba gracza też, ale na pewno tego pomocnika, który tutaj na dole był, powoduje, że ten Lawrence jest trudniejszy, jest cięższy do pokonania. I nie nagrywam tutaj tego wszystkiego, co ile razy tu zginąłem, bo to będzie nudne, bo po prostu pach, 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 pach. I o tyle był trudny, że to było małe pomieszczenie. Jak czasami się gdzieś tu zapędziłeś i chciałeś uskoczyć, szybko uskoczyć, no to był problem. On miał strasznie duży zasięg tymi łapami. Machał, wokół siebie machał i gdzieś maźnął. No to jest poziom NG++. To był poziom, na tym poziomie z nim walczyłem. Poziom 167 to jest chyba mały poziom.
ogólnie jak na NG++. A może nie, a nie będę tego oceniał, czy mały, czy duży. Dla mnie istotne, że został pokonany, że gdzieś tutaj na filmie będę miał to nagrane, jak go pokonałem, bo teoretycznie już myślałem, że zostawię do momentu, jak doszedłem do tej lawy, tam na początku tego filmu, to gdzieś zamieszczę. No a teraz tak, mamy wszystkich bossów z dodatku pokonanych. Niektórych samemu, właściwie to sorry, ale tylko jednego to łatwy właściwie ten boss był. A resztę no po prostu liczył się dla mnie czas, bo nie mam za dużo czasu, żeby grać, więc nie chciałem tutaj. Mogłem 50 razy podchodzić, tak zamierzałem z tym Laurensem podchodzić 50 razy, no ale dzisiaj trochę poczytałem o tym, co na niego, czyli i pójdę do tych notatek moich, zobaczę, ile tam osób oceniło te moje notatki jako dobre. Tutaj mam ten ciszający ślepak. No. I mam ich pokonanych i mówię, czytałem o tym właśnie tutaj, że to oko, że piorun, że działo, że nawet tą taktykę, żeby tam unikać skokami, unikami. Nie wiem, jak się robi tak unik, oni tak jakoś do przodu. Wiem, że samo kółko to jest uskok do tyłu, ale jak jest taki uskok jakby do przodu, nie przewrót, tylko taki. Nie wiem, jak to się robi. Takie do przodu. No i teraz pozostał mi. Tak, wracamy do snu tropiciela i pozostał mi ostatni boss z podstawowej części. Nie chciałem tego robić wcześniej, bo by mi się dodatek zablokował. No i oczywiście lochy. Do lochów mogę tam pójść, pozwiedzać. Tutaj z tym Laurensem tak było, że trochę spadła motywacja, bo. Aha, no jeszcze jedną rzecz zrobiłem. Spadła motywacja, bo przeszedłem. No nie przeszedłem, widzieliście, jak przeszedłem teoretycznie. Ale w sumie, tak jak mówię, radna to pozwala, więc jest to zaliczone. Tutaj jeszcze w tym odcinku chciałem zrobić to, czyli. Coś mi się z mikrofonem stało. Tu jest uścisk. I patrzcie na to. Wyglądam jak ten. Tego. Co z tym mikrofonem? Nie wiem, czy to przez. Nie wiem, czy radę.